Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym wstępie chcę wam podziękować za obecność na wczorajszym live'ie i od razu chcę was zaprosić na dzisiejszego live'a, który odbędzie się koło godziny 17. Oczywiście na Twitchu link jest w opisie. A więc do gry została dodana nowa drużyna Rule Breaker. I wygląda ona w następujący sposób. Jest Ribery, Thiago, Sergio Ramos, Havertz, Pajec czy chociażby Sissoko. To są te ciekawsze karty. Ja chyba najbardziej chciałbym trafić Sergio Ramosa, a wy kogo? Dajcie znać w komentarzu. No i w zadaniach wyszedł De Jong i powiem wam szczerze, wygląda okej, po prostu okej. Myślę, że byłby na pewno dobrym zmiennikiem pod koniec meczu. Wiem, że ma mało wytrzymałości, więc dopiero pod koniec meczu myślę, że byłby sens go wpuszczać, ponieważ ma 69 wytrzymałości, no czyli no bardzo mało, nie? Oprócz tego, SBC. W SBC wyszedł Geraldo Becker, ale tutaj go nie widzę. Aczkolwiek widziałem, że jedna jego karta ma 96 tempa, druga ma chyba 92. I reszta statystyk ma trochę lepszą. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, którego bym brał. Zobaczyłbym na Futbinie, w którym jest więcej opcji dania tego wydłużonego stylu biegu. No i też wyszedł Lorenzo Insigne, który wygląda naprawdę fajnie. Ja go któregoś dnia zrobię, na razie nie, no bo po tytule widzicie, że troszeczkę mogłem się z kart spłukać. Czy oprócz tego coś wyszło ciekawego? Chyba już tylko tyle, nie? Czyli tak, taki standardowy piątkowy kąt, czyli nowa drużyna, jakiś tam zawodnik SBC i w zadaniu. Ale dobra, pora przejść do tego, co wszyscy lubią najbardziej, czyli paczki. Na początku streama otworzyłem paczki za ważne mecze, a także paczkę za 100 tysięcy. Także zobaczcie, co trafiłem. Odbieramy paczkę za 100 tysięcy na mistrzostwo asyst. Musi tu coś wpaść. Jak zaczynać, to z przytupem. Jak ma coś polecieć, to właśnie nawet z takiej paczki poleci. Na razie nie leci. Paczka dwóch rzadkich piłkarzy. Zobaczmy. Może akurat. Ekrany, dobra. Jakieś fajne Włochy, Esio, Bonucci. Nie, Chiellini, fajnie. Dobra, mała złota paczka piłkarzy. Słabo. Mieszana paczka piłkarzy premium. Trzech rzadkich. Zobaczmy, srebrny. Dobra, mieszana paczka piłkarzy prime. Dawajcie. No, ej no! Skamują mnie. Paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. To jest paczka za całe ważne mecze. Niech coś wpadnie. No niech coś wpadnie, proszę. Ekrany, dobra, może jakiś walkout jeszcze, co Finlandia, czyli Hradecki, kurczę, 83, no to dosyć cienko, nie ma co mówić, w środku też bez szału. No i dobra, paczka za asysty, paczka za 100 tysięcy, potrzebujemy tutaj kuźdę dobrego walkoutu, żeby skończyć Davida Alabę dzisiaj, Rule Breaker, także no zobaczmy, co EA nam da w tej paczce, bo mam nadzieję, że coś fajnego jest, walkout na pewno dobra, jaki proszę, coś Portugalia, Esio, Ruben Dias, tak jest, jest to oczywiście duplikat, ale ten Ruben Dias to się kurde przyda na pewno. Fajnie by było, jakby był jakiś, nie wiem, 87 i 86 jeszcze w środku i dwa informy, kurde, gówno warte. Zwłaszcza, że są niewymienne, ale jest to tylko jedyny walkout plus reszta tych placków, kurcze pieczone. No jak widzieliście, nie było jakichś super trafów, natomiast był Ruben Dias, który pomógł mi zrobić skład o ocenie 86 o Davida Alabę. Musiałem tam część klipu wyciąć, bo zapomniałem wyłączyć muzyki, a wiadomo, że jakby była muzyka, to by mi wywaliło za prawa autorskie. Także zobaczcie, składzie, który przepaliłem bez dźwięku. Oraz oczywiście paczkę za niego. No dobra, złota paczka piłkarzy premium, zobaczmy, proszę. Dobre ekrany, walkout chyba też, Brazylia, SPD. Myślałem, że Casemiro, no i co za troll? Co za troll? No nie mogę, no. Prawie cały klub już przepaliłem, wyzwonił o ocenie 86, a jeszcze musiałem zrobić skład o ocenie 87 na Davida Alabę. Więc zrobiłem paczki, które podobno fajnie oddają. Są to paczki za ikony, te pierwsze dwa wyzwania, gdzie trzeba przeprawić brązowy rzadki skład i srebrny rzadki skład, więc zrobiłem po dwie takie... Więc zrobiłem po dwa takie SBC, no i zobaczcie paczki za te właśnie wyzwania. Dobra, cztery paczki dwóch rzadkich piłkarzy za ikonki, zobaczmy. Podobno dobrze z nich sypie, przekonajmy się sami. Jest walkout? Nie! No nie, no znowu... Coś... Naprawdę, EA, wy mnie trollujecie dzisiaj za bardzo, bo ja się jakoś podkręcam za bardzo, ale ta kamera ewidentnie szła jakoś inaczej. Kolejna paczka. Walkout. Nie, no nie, no znowu, ale te paczki, przecież one tak idą. One tak idą, jakby to był walkout. Proszę, walkout, jeden walkout. Wiem, że to dużo, ale może. Jest, są ekrany, dobra, może walkout nawet. Argentyna, SPO. 84, nie wiem, 85? Kurde, ale dobra, jest git, 84 to już jest spoko, no zawsze coś tam ratuje. 84 nie są za drogie w tym roku, ale dobra, ostatnia paczka. Poszliśmy w górę, idźmy w górę jeszcze bardziej. Ekrany, dobra, walkout, czyżby? Holandia? O,
myślałem, że Van Dijk. No i na koniec zdesperowany, bo nic, totalnie nic nie poleciało. Wszedłem do Squad Battle, stwierdziłem, że zrobię finezyjną setkę, żeby odblokować paczkę za 50 tysięcy. Także zobaczcie, co z niej poleciało. Dobra, zrobiłem finezyjną setkę, żeby odblokować paczkę za 50 tysięcy, która mam nadzieję pomoże mi zrobić Davida Alabę. Liczymy na potężny walkout oczywiście, widzowie. Zobaczmy, 83 gwarancji oceny, proszę, żeby był w ogóle walkout, bo wiecie jak to jest z tymi paczkami w tym roku. Różnie oddają, proszę. Dobra, są ekrany, ale chyba bez walkoutu. Czechy, napastnik, nie wiem kto to nawet jest. Patryk Szik 85. Nie wiem, w środku Zakaria, ale boli. Nie no, nie opłacało się w ogóle. Tak jest, jak widzicie, no nie poleciało zbyt dobrze. Trafiłem kartę 85, a ja potrzebowałem 3 razy 89 i jednej 86. No i na ten moment, kiedy go robiłem, zostały 22 godziny do końca, więc trzeba było już to kupić. Także zobaczcie końcówkę SBC od Davida Alaby. Boom! Wojtek Szczęsny i mamy! Ludzie, mamy ostatni składzik na Davida Alabę. Poszło fest kasy. Poszło naprawdę dużo kasy. Jest to żałosne, tak. Dobra, no pochwalę się. 15 tysięcy za Szczęsnego. Kane 35. Kimmich kolejne 35. No i Jan Oblak 36,5. Czyli poszło no ze 120 tysięcy, no ze 150 tysięcy na Alabę poszło, czyli pół SBC musiałem kupić, ale może się zwróci w tej paczce, kto wie. Piękny Dawid Alaba, cieszę się bardzo, że go zrobiłem, no bo nie oszukujmy się. Ja go bardzo lubię, bardzo dobrze mi się nim grało, jeszcze oczywiście musimy go wybrać. Jeszcze mam player picka z Dawidem Alabą i ja biorę tego Dawida Alabę, który ma 87 i 87, ale jeszcze się upewnię, czy to ten, żeby nie było fejla. Dobra, to biorę tego. Uwaga, Dawid Alaba. Tak jest, potężne wzmocnienie. Mam nadzieję, że no pogra długo ten Dawid Alaba, bo tak jak mówię, lubię go, dobrze mi się nim grało. Paczka dla Mukoko, bo Mukoko oddaje, a ja potrzebuję oddania. Niech ten Alaba choć trochę się zwróci. Jest inform, jest walkout, jest Neymar, nie jest Neymar, nie wiem kto to jest. Jest to Dawid Soria, 84, ale coś w środku, no proszę, 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 zahakał, kurde, no oni byli warci kiedyś coś. Podsumowanie streama mamy za sobą, pora przejść do bardziej teraźniejszych rzeczy. Mam bilans 4-1, oczywiście na dzisiejszym streamie będziemy kontynuować naszą przygodę w Champions. Jeżeli chodzi o składzik, no to nic się nie zmienił, oprócz oczywiście Davida Alaby w wersji Rule Breaker i powiem wam szczerze, ta karta jest naprawdę dobra. Alaba złoty dla mnie był mega dobry, a ta karta, ona po prostu rozwala system. Jest kosmiczny po prostu, Alaba jest kosmiczny. No dobra, to zagrajmy tylko jeden meczek w dzisiejszym odcinku, oczywiście Foot Champions. Także uwaga, skład rywala, herb Norwegii, ale zobaczmy co jest w środku. O kurde, Jezu, jaki defensywny skład, Jezu, no nie, no będzie się kneblował, chłop ma 6 defensywnych kart plus Fede Valverde i De Bruyne, którzy też mają jakieś tam pojęcie o obronie. Jezus, no przecież to jest jakaś masakra, jak można czymś takim grać? 6 defensywnych kart, sześć defensywnych kart plus oczywiście bramkarz, który też gdzieś tam, no jest tą kartą defensywną, jakby, no nie ma co mówić. Masakra, masakra, szczerze, totalna masakra, chyba że dobra. Ej, widzę, że teraz chyba Alaba poszedł wyżej. I Dzeko nie, ale dobra, trzeba próbować dystansu na razie, bo widzę, że tutaj będzie dosyć trudno, żeby podejść pod bramkę. I ładnie. To Dybali, Dybala, ale ładnie to broń Donnarumma, ja wiem, że Donnarumma jest dobry, ten czerwony musi być jeszcze lepszy niż złoty. Chociaż różnie to bywało w FIFA, nie? Niektóry na przykład Donnarumma dobrze bronił, złoty w tamtej, a Donnarumma Toty już nie bronił aż tak dobrze, także no wiadomo, nie ma zasady, ale tak powinno być. No dobra, szczerze, trochę rywal spuścił z tonu. Na początku był mega dobry, a teraz troszeczkę gorzej. Karny! Dobra, nice! Essien faulował. Troszeczkę przegapiłem ten moment, ale gdzieś tam widziałem, że no rzeczywiście tą nogę wyciągnął. Także być może był taki perfidny faul. Strzelmy sobie, albo nie, wiecie co, nabijajmy temu Alabie. Ja go bardzo lubię, niech sobie nabija te statystyki. Nawet, że to jest środkowy obrońca, to może akurat to fajnie siądzie. Dawid Alaba strzela bramkę, nie wiem czemu tak mi powtórkę ucięło, ale okej. Dawaj, pięknie, dobra piła do Edina Dzeko. Edin Dzeko daje radę go przejść. Dybala, no nie, ale było blisko. I teraz, pięknie. Dembele. I do Leao, musisz, chłopie, czemu ten Mendy tak wysoko skoczył? On tak nie skacze wysoko, ja widziałem jak on kryje, kurde, w polu karnym, jak ktoś główkuje. Ajajaj, dobra, ale jeszcze na spokojnie.
i Gosens. Jazda. Jazda. Teraz... Dzeko! Nie! No chłopie, co ty robisz? Musimy zamknąć ten mecz. Jak teraz strzelimy gola, to myślę, że ten mecz powoli będziemy zamykać. Ale kurde, no to trzeba trafić, bo coś czuję, że to się prędzej czy później na mnie zemści, jak tego nie będę tak... jak nie będę tu okazji wykorzystywał. Nie, garbaty, garbaty, nie trafia, jest! Jezu, prawa noga, a był spalony w ogóle, także... No i dziwnie, szkoda, że puścił tą akcję w takim razie ten sędzia. Dembele się przedziera, bo to inaczej tego nazwać nie można. I jeszcze... Fede Valverde z daleka nie trafia, kurczę, jakby to wiecie, może jakby tu była fineska, to by weszło, ale musiałem strzelać sobie finezyjnie w tej sytuacji. 9 strzałów do dwóch, wiadomo, kilka strzałów z dystansu było, także też nie można tego jakoś brać tak 1-1, ale jest jakaś tam przewaga i ją widać. Ładnie. I Dzeko, nie no, ale gościu, zawodzisz w tym meczu po całości, ej naprawdę, bo tu już jest kolejna sytuacja, to nawet niekiedy, że on nie trafia po prostu, bo bramkarz to ładnie broni, ale dlatego, że po prostu nie trafią bramkę, masakra jakaś, no, nie no, nie no, tak blisko byłem, jak Kundel. I dawaj, teraz, dobrze. I teraz, Jezus, ale to jest, to był Dzeko właśnie, to był Dzeko, którego... potrzebowałem i brawo, 2-0, Edin Dzeko, to była piękna sytuacja, wygrana główka, ładne zgranie, potem dobre podanie od Leao i mamy 2-0. Tutaj właśnie było wykorzystanie wszystkich dobrych atutów Dzeko i to mi się mega, mega podobała. To fajna akcja, szczerze fajna. Dobrze, dobrze, nie, no dawaj, dawaj, dobrze. I dawaj do Leao, teraz, pięknie, Rafael Leao, Rafael Leao. Edin Dzeko, pum i koniec, dziękujemy panu, zróbmy jeszcze sobie greedy. Za tą piątkę obrońców, chociaż nie wiem czy nie grał, ale dużo defensywnych miał. Pięknie, 3-0, mamy to. Koniec meczu, rage quit, dziękuję bardzo. Bilans 5-1, także jest naprawdę grubo. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam was na dzisiejszego streama na Twitchu, który odbędzie się około godziny 17. Ostatnio odblokowałem towarzysza na Twitchu, więc możecie mi teraz dawać suby. Szczerze, byłoby to dla mnie duże wsparcie i za każdego suba od razu z góry dziękuję. I oczywiście możecie teraz zbierać punkty kanału za oglądanie streamów i możecie je później wymieniać na jakieś tam nagrody. Także jeszcze raz serdecznie was zapraszam i co? Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam miłego dzionka, do zobaczenia i siema!